musimy teraz coś wymyślić, żeby przeprosić ludzi, bo nie było odcinka wczoraj, a ja pomieszałem jeszcze kolejność, nie wiem, czy pamiętasz. Nie jesteśmy waszymi niewolnikami. Nie wolno tego mówić na wizji. Wolno. Ja zawsze to powtarzam. Chyba, że gram w Simsy, wtedy mówię coś innego. Nie reklamuj swoich serii na moim kanale. Ale to jest fajna seria. Jest chujowa, w chuj. Jak możesz? No mogę. Możesz. Dzień dobry, jak cześć. Hej, moi drodzy, hej. Na pewno nic się nie stało, że nie było jeszcze odcinka. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Hej, halo. Stęskniłem się za tymi wstępami po prostu. Słucham? Stęskniłem się za tymi wstępami. Niby a ja się stęskniłem za naszymi widzami. Hej. Nieprawda. Prawda. Może po prostu jestem, nie wiem, pozytywnym człowiekiem. Tak jak twój wynik na HIV. Teraz śmieszniejszy, widzę, jesteś. Jestem. To nie wynika z tego, że twoja twarz jest taka żałosna. Nie, bo przeczytałem poradnik, jak być śmiesznym. Dobra, startuj. Już startuję, dobrze. A poczekaj, choć powiemy trochę o nowym patchu. No już tylko się zapytam jedno. Patrzcie. Czy to Swedish Baltic, to Sweden? Słucham? Czy to Swedish Baltic kiedyś będzie jako Sweden po prostu, jak nie. Się połączysz? Ja bym chyba musiał mieć przez Narwę, Ingermanland i Sankt Petersburg pewnie być połączony. A. Dobra, no to nowy patch. Nowy patch, słuchajcie moi drodzy, troszkę nowych rzeczy w nowym patchu. Przede wszystkim można w końcu podłożyć sobie pod teren dwie mapy, czyli mogę mieć pod Q dwie mapy na przykład. Pod W tak samo sobie dałem jeszcze supply limit. Pod E w końcu mam dyplomację i handel, tak jak zawsze chciałem, bo ja strasznie lubię używać tylko trzech klawiszy. No, co jeszcze doszło z nowej rzeczy? Przede wszystkim tak, nerw dla papiestwa jest i dla deokracji, bo w końcu nie mogą dawać sobie dowódcy i go rotować dowolnie, jak tylko chcą. Jest tak, jak teraz sobie wejdziesz w dyplomację, nie wiem, czy możesz sobie to zobaczyć. Czekaj, żebym znalazł tylko jakiś kraj, który to ma. O, i na przykład wchodzisz sobie na Otomanów i możesz zobaczyć, jaką mają misję, nie wiem, czy widzisz. No to zawsze było chyba. Nie, no właśnie no tego jak nie było. Nie? Ale nie było takie opisane. Concord Trebizond. Hmm. Trzeba było nakierować wtedy. Tak. Ale teraz to masz jakby tutaj w dyplomacji po prostu. Nie, wejdź sobie w dyplomację. Widziałeś? Okno dyplomacji sobie z nimi otwórz. No, show opinion. No jestem na oknie dyplomacji. No i masz kokon trebzon. Po embargo, nie? Pod embargo mają. Aha. To tego nie było. To było. Nie było napisane tak. No a i teraz jest tak, że jak toczysz wojnę, to masz takiego konika obok kraju, z którym toczysz wojnę i masz ten konik jakiś zielony i taki szczęśliwy, to znaczy, że bardzo chcą walczyć. Jak jest taki żółty i taki delikatnie spuszczoną głową, to znaczy, że już tak są średnio. A jak mają czerwonego konika, to znaczy, że już nie mogą i właśnie chcą kończyć. Lewacy tacy, czerwoni komuniści. Dokładnie. Czerwonym śmierć. Dokładnie, więc tak to wygląda teraz, jeśli chodzi o to, co jeszcze ze zmian. Trochę przy Estate tak zostało pozmieniane z tego, co czytałem jeszcze przy patchnocie. Jak podbija się, jak masz prowincję, to tam nie ma Estate. W końcu tak, burzy Estate'y, już nie daje ci ich w automacie. Ja Estate'y dałem sobie pod którą map modę. Czemu mam tu federację do chuja pana? Na chuj mi federacje są. Dobra, nieważne. Co to jest? Nobility. Okej. Nobility mnie bardzo interesuje w takim razie. Jesteś ze mną? Jestem z tobą, tylko patrzyłem, za ile mi wybuchną bunty w Bryjańsku. 8,7 lat przez to, że tam stoję. No kurde, no trzeba ich jakoś podburzyć, bo oni muszą wybuchnąć w końcu. Stanę obok. To może nie dajmy nobility, tu jest clergy. Jak tam ta nasza Litwa? Mamy Tyrusa do 1544. Czyli raczej walki nie będzie. A jak tam twoja Dania? Nie mamy Trusa, ale nie ma żadnego ale. Oni mają zadanie Conquer Gotland, ich zniszcz. Idziemy zabić? Czy ja nie mam powera, więc na mnie to nie licz, ale sam dasz sobie radę chyba. W tym momencie, jak dorobisz armii troszeczkę, a możesz to zrobić. Skąd wiesz, że mogę? Bo widzę, że masz 16, a podbiłeś całe północną, całą no dobrze, Polskę. Mogę, no. Może już nie hejtuj, okej? Okay? No właśnie, więc zrób sobie armię i zmasakrujesz. Oni mają 11 tysięcy. Plus sojuszników, takich gówniaków, a ty masz generała Dzika. No, po prostu duża armia tradycyjna, nie generała Dzika. To ustaw tam tego, no. Armię swoją. Jak mi bunty są? A, ja poradziłem sobie z buntami ostatnio, już pamiętam. Pomorze chce ze mną sojusz. Chce ale lepiej, bo Pomorze... Nie, bo Pomorze ma sojusz z Polską. I? No to, jak to co? Możemy powiedzieć, mogę i zjeść. Dokładnie. Dziękuję bardzo, bierz. Bez walki z tym. Bierz. Ale co bierz? Sojusz z nimi. A po co? A, nie, możemy wtedy zjeść Pomorze, słusznie. No właśnie, bo możemy zjeść Pomorze. Dobra, to ja już ich klejmuję, spoko. Już czajem o co chodzi. I wtedy wołasz ich i zabierasz od nich prowincję i haleluja. Dobra, to ja już idę ich klejmować. Dobra, już z tobą nie muszę trzymać takich turbo-turbo relacji, nie? No nie, już nie mamy Western Amstrad, więc w sumie ja też nie muszę. No, czy warto trzymać wysoki, nie? Chyba tak czy siak. No tak, bo jeszcze nam się ten sojusz może zerwać przez wypadek. Przez Aggressive Expansion. A, właśnie, bo jak mamy chyba wysokie relacje, to chyba mamy mniejszy impact Aggressive Expansion na siebie. O, klejmuję Lwów. Moje serce jest we Lwowie. Lwów klejmujesz już? A, już Polaków.
Aha. Dobrze, klejmuj. W sumie też zacznie klejmować od samego początku. Wiesz, że my sobie gramy tak dziarsko na dwa, może zwiększę tempo. Zwiększ. To już zwiększę, na trzy może, co? Dobrze. Tak, się, tak, o, będzie fajnie. Ty, można piosenki zmieniać teraz. Gdzie? Obok daty masz takie dwie strzałeczki, masz skip to next song. A ta piosenka jest zajebista, która akurat u mnie leci teraz. Ale wiesz, co sobie zrobię? Game options, audio. Gdzie jest muzykę volume? To master trochę może zwiększyć cały. Jezus, znalazłem muzykę z Guns, Drums and Steel. Ja mam już cały czas bitą teraz. Nie, to nie ta. Tylko początek jest taki bardzo spokojny w tej wersji. Mogę już manufakturę robić, dobrze. Battle of Lepanto, kocham ten. Zajebisty jest tu, o Jezu, Battle of Lepanto jest wyjebany. Strasznie. Jak ktoś zastanawiał, gdzie jest Lepanto, to już pokazuje tutaj, jak jest ta Grecja, to gdzieś tutaj jest Lepanto. O, gdzieś tutaj to miało, tu, Grecja, jakieś te wyspy, to jedno z tych, to Lepanto tam jest. Największa bitwa morska w historii, coś tam dziejów, bla, bla, bla. Nie, broń Boże. No jedna z największych. No przede wszystkim największy jest Trafalgar, nie? Na pewno najkrwawsza. Nie, Trafalgar nie jest największy. Największy. Znaczy, mówię Lepanto. Lepanto było jedno z większych, tak. Największy nie był Trafalgar, tylko największa była tam II wojny światowej. Japońcy, Amerykanie chyba. Boże, Midway? Midway chyba jest największą morską. Midway to i to jest chyba jedyna i chyba pierwsza taka bitwa, w której statki nawet się nie widziały. Mhm. To już było Na Midway wygrała Amerykanie? No tak, Amerykanie. I potem to im otworzyło tam drogę później. Mm-hmm, bardzo krwawa bitwa. Chyba Midway. Jeżeli ktoś jest zapoznany historycznie, to ich napisze w komentarzu zawsze. A propos, sprawdźmy twoją wiedzę historyczną. Kto walczył pod Lepanto? Papież. Kto kontra? A, kto kontra? Liga katolicka przewodnictwem papieża przeciwko to Imperium Osmańskie. Brawo. Tylko, że oni tak nie wykorzystali swojego zwycięstwa, żeby tych otomanów ścisnąć. Nic nie zrobili, nic. No bo przede wszystkim tam beneficjentami głównymi tej bitwy byli chyba Wenecja, jeżeli się nie mylę. Chociaż to był ostatni chyba schyłek Republiki Weneckiej, jeżeli się nie mylę, o ich potędze. Bo to był praktycznie ich ostatni zryw, jeżeli chodzi o wojskowość. Później zjadły ich już konflikty wewnętrzne. I później aż do nieuchronnego upadku w 1840 którymś, kiedy ich zjadła Austria. Ach, jaki ty jesteś mądry, inteligentny, elokwentny. Nie, po prostu kiedyś czytałem artykuł o Wenecji. To wiesz, że to jest w ogóle ten najdłużej istniejąca republika na świecie? Wenecja? Ignacy! Słucham. Zmienili ideę, ale wygląd. Teraz jak przychodzisz na nową ideę, nie? To wygląda inaczej. O, widzę, takie czerwone jest. Zielone, jak mnie, bo mogę wziąć. Czyli czerwone, bo nie możesz. A, okej, okay, fajnie. A zielone jest jak możesz. Magia. Tak się skrzesza hip-hop. No. Dobra, nie mam za dużo manpowera, bo tu sobie zrobiłem troszkę woja jeszcze teraz. Tu by się przydało trochę dział. Działa na warony by się przydały. Aha, działa na walony. Ale ich nie ma. Fajne jest to zmienienie muzyki. I, że musieliśmy czekać ile? No nie. Ile DLC-ków? Ileż to lat trzeba było czekać? Na jedną rzecz, no bo ktoś jak kupował sobie te DLC-ki z muzyką, to mógłby być troszeczkę rozczarowany, że kupił i co? I chuj, no. Pięknie, jak przejmę teraz Air Force Ill. Kurwa, jak ja tego nienawidzę. Ja mam jakiegoś dobrego era chyba miałem. O nie, 444, proszę nie umieraj. Kurwa, zmarł. Ale mam 465, Gustav Adolf, ty! Jak to Gustav Adolf? Pojawił mi się Gustav Adolf 465. Tak się nie robi. Jał. Zapewne się tutaj teraz ludzie zastanawiają, dlaczego niedźwiedziu nie wbiłeś się od razu całymi armiami? Kolberg to jest Kołbrzeg, nie? Tak. Dobrze. Dlaczego się od razu nie wbiłeś się całymi armiami w tych buntowników? A dlatego, że chciałem wbić się od tej prowincji, ponieważ tutaj nie ma żadnego minusa. I to było śmieszne. Czy mogę przejść na kolejną technologię militarną? Tu masz. Która jest teraz normalna taka technologia? 11 powinna być normalna, ja mam 10. Ja też mam 10, czyli poczekaj, nie będę brał. O, w Bryjańsku bunty. To śmiecie. Zniszczę was. Dobra, ja człowieku uruchomiłem maszynę klejmującą. Komora losowania jest pusta. Zaraz następuje zwolnienie blokady w Danii. O kurwa, Dania dostaje wpierdol od Austrii, halo. Proszę się zostawić, Duńczyków. Czy masz Kolberg niby? Obok stołpu. Słupska. Tak, to jest Słupsk? Gdzie są domki w Słupsku? I chuje w Dubsku, a nie, o nie. Nie wolę tak to mówić. To jest Słupsk, tam jest Gdańsk, to jest Kolberg, to jest właśnie ten. I tam dalej ma Stettin, czyli Szczecin. Neumark, czyli Nowa Marchia, czyli w tym... Neumark obecnie? To będzie, ojej, nad Poznaniem. Tak, ale to jest Nowa Marchia, czyli kiedyś, czyli w sumie obecnie... No właśnie tak z chuja, bo to ani nie jest Poznań, ani to nie jest Szczecin, to, czyli tam nic nie ma. Konin, coś takiego. Koniec chyba wyżej, tak. Czy na północ od Poznania jest koniec, czy na południe? Chyba na... nie, w sumie. Nie pamiętam. Tam pomiędzy Szczecinem a Poznaniem nigdy nie wiem, co tam jest.
Tam nie przyjeżdża... ma. Stary, przyjeżdżam ten pierwszy raz w życiu na Risturze, jak jechaliśmy z Poznania do tego, jak jechaliśmy z Poznania do Szczecina. I przyznam bez bicia, że naprawdę nie wiem, co tam jest. Ty teraz pokazuję, czy będziesz miał minusy, jak już idziesz do tej. Tak, będzie tak, walka w terenie. I w ogóle widzisz mi ciebie już. Tak. I widzę twoje modyfikatory, że masz plus 3 w szoku, minus 1 na train. Ha! No, dużo zajebistych zmian, naprawdę Paradox się postarał. I nie wzięli za to 15 euro, o dziwo, nie? Dokładnie. A słuchaj, Niedźwiedź, bo ja taką mam sugestię, nie wiem, co o tym sądzisz, ale tak pomyślałem sobie, że możemy być tacy dobrzy dla naszych widzów, bo generalnie zawsze jesteśmy, że nie, żebyśmy kiedyś nie byli, ale że możemy być jeszcze lepsi. I jakby w ramach, żeby zostać jeszcze lepszym człowiekiem, Niedźwiedziu, pomyślałem sobie tak. A gdyby dzisiaj, jak zawsze robimy odcinki 21-minutowe, to może zróbmy 20, na przykład 9-minutowy dzisiaj. Co ty myślisz? Kurwa, Niedźwiedź, halo! Ej, nie rzucaj, słucham. Ej, halo! Przyjacielu. Jestem zdegustowany twoim zachowaniem, że w ogóle pomyśleć o tym mogłeś. No, ty się jebnij w głowę, co? 29 minut, 20, ale 29 minut, 29, 29, ty normalny jesteś? No. Dobrze. Niedźwiedź, no. Zgadzam się, dobrze. Cieszę się. Halo, gdzie są moi kupcy? Nie, tu są moi kupcy, dobrze, wszystko widzę. Gdzie jest mój handel? Pokaż mi mój handel. O, piękny handel. Może by tu wysłać kupców. Do Nowogrodu pewnie. No, tam jest już. Super. Stary, mam 5 kupców, nie wiem, co z nimi robić, no muszę to robić, no. Tak to się, jak się kończy, jak się bierze trade ideas? No, mam ich za dużo teraz. Stary, jeden mi nawet kolektuje w Lubece. Nie, już nie kolektuje. Co ja robię w ogóle kupcami? Pożyczkę do spłacenia? Masz pożyczkę jakąś? Nie mam. Co ja mogę budować? Czemu ja nie buduję? Co by tu zbudować? Workshopy może? Co ja tu produkuję w ogóle? Zawsze mam ten sam problem, że zapominam dać sobie na skrót klawiszowy te trade goods, a to jest bardzo ważne. Ty, stary, w końcu jest opisane. Ty wiesz, że estate'y same teraz pompują sobie lojalność co miesiąc? Fajnie. O 0,14 na przykład u mnie ci. Clergy na przykład mi spada, dlatego że jestem protestantem? Nie, plus 10% mam. Nie jestem do końca pewien dlaczego. A burglersi też spadają, bo są powyżej 50%. Okej. Okay. To dryfuje? To jest tak, że to nie jest stałe. Jeżeli jest powyżej iluś tam, to tak, to jest, tak to jest ruchome, no. Trochę chyba jak prestiż, nie? Mniej więcej chyba podobna mechanika. Tak samo. Im więcej masz, tym szybciej spada. To prawda. W końcu fajna rzecz. Dobra. Skończyła się wojna, widzę, że z Austrią, więc idę wbijać się w Danię szybciutko. Jak na razie mnie nie woła, ale jak coś będzie potrzebne, jak będziesz proszę o pomocy, to może. Dyplomaty nie mam, poczekaj, kurwa. Ale no są teraz płodem, mają 3 prowincje, full annex człowieku leci. Ale będzie miał magazyną ekspansję. No właśnie, niekoniecznie. Oj, już masz troszeczkę z zabranie całej północnej Polski. Aj, zapomniałbym, racja. Więc na pewno będziesz miał koniec. Oj, tam Polska, Pomerania najwyżej wejdą. Ale jak nie zjesz ich teraz, no to oni wejdą w końcu przy gotowie. No to prawda. No nie wejdą, bo się też boją na pewno. W końcu wejdą. Jak ktoś dołączy duży, to zaraz ja w nich wejdę. Można z tobą wygrać. Wiesz, jak ja w nich wejdę? Jak kutas w ciasto. Jebać Bastion. Dobrze. Znam. Jak czytałem komentarze po tym, mitycie, nie? I było właśnie, czekaj, wejdę na 2 na początek wojny tylko, nie obrazisz się? Dawaj. Mogę Brandenburgię zawołać do wojny, chcemy? Znaczy, mnie nie wołaj na razie, potrzebne. Bo ja tutaj robię rzeczy. I'm doing things. Okej, okay. Stuff and things. Tak. Dobra. Nie chcesz być zawołany? Nie, na razie nie. Czemu nie chcesz? Nie widzę sensu. Ja bym chciał na przykład. Mojej obecności tam. Dobra. Mojej bytności na terytorium. Tak? To jest Danii. O, stack wipe. O. Mają 3 prowincje, więc nie mieli za dużych szans. Kozak aggression. O. Ja też miałem raz kozak aggression. Zastanawiałem się swoją drogą skąd. Chyba kozacy pojechali na Litwę, żeby ją spustoszyć. Ojej, ale tak mi przykło. O Jezus. A to ciekawe. O, better relations over time. To jest niegłupie, zważywszy na to, że mam koalicję, nie? Chwila, czy oni mi zabrali jeden base tax w Mińsku? Mogę się tak spalić. A kto ci to zrobił? Jaki kraj? Co za śmiecie! Hi. A ich zniszczę! Jezu, ja ich zmasakruję przecież. Oni nie żyją już. Tak się nie robi. Jezus. No pokaż im, jak to zrobisz. Ja nie wierzę, że ty im cokolwiek zrobisz, tak szczerze. W 44 im pokażę. Ja nie wierzę, że ty im coś zrobisz. W 44 zamierzam mieć już 100-tysięczną armię, więc... W 44 też będzie po wojnie. Nie, no... W 44 się kończy ten, trus. No to taki był żart bardzo inteligentny mój. Aaaa! Rozum... Bo aaaa!
ale ty jesteś zabawny i ale był dobry żart, musisz przyznać. No, ale ja bym się uśmiechnął. Troszeczkę zajęło, zanim do mnie dotarło, o co ci chodzi. No, ale był dobry, musisz przyznać. Informacja szła do mózgu. Ale musisz przyznać, że był dobry. O, bardzo, bardzo. O, konik jest już na słabym entuzjazmie. Z kim ja kurwa w ogóle walczę? Brunswick i Hamburg. W chuju was mam, Hamburg. Podoba mi się ten przecinek w postaci słowa kurwa. Z kim ja kurwa w ogóle walczę? Z kim ja przecinek? Jestem inteligentnym twórcą, który robi inteligentne materiały. Inteligentni, ekscentryczni ludzie na przykład mogą używać przekleństw, bo to wyraża ich ekspresję. Więc proszę może nie hejtować, dobrze? Ja zawsze mówię, jak ja przeklinam, to że używam przekleństw w pewnych sytuacjach dla podkreślenia tonu wypowiedzi. Rozumiesz? Żeby podkreślić moją wypowiedź, to co chcę przekazać widzom. Co ty chcesz przekazać widzom, że palisz w piecu, kurwa, boty? O, co ty mówisz w ogóle teraz? Proszę, jeszcze chwilę cię oflagują za takie mówienie. Nie to wolno tak mówić. Właśnie ty tak mówisz. Ja nikogo nie palę. Dobra, ja zobaczymy. I w końcu widzisz, ile admin kostu będzie za korowanie wszystkiego. Teraz powiem ci więcej. Jak 373 armii, punkty. Jak rekrutujesz armię, to widzisz koszt jednostki pod tym. Pod nazwą jednostki. Widzisz? Ty, nie będzie koalicji, powiem ci. Nie? Albo będzie takich gównianych państwek niemieckich, wiesz? Zobacz sobie rekrutację armii, jak to teraz fajnie wygląda. Widziałem. Widać teraz te, ile cię to będzie kosztować. Widziałem. To jest piękne. Czekaj, zrobię peace deal jakiegoś ładnego. Annul treaties. Opór pieniędzy. 52. Dobra, spoko. Najwyżej Dania wyjdzie do koalicji. A nie, bo już nie będzie istniała. Hehe. Śmieszne. Śmiesznie. A ile prestiżu za to dostanę? No i tak będę na minus. A nie, już będę w końcu na plusie. Pierwszy raz od dawien dawna. A więc widzisz, Kazaniu, ja widzę, że ty upadasz. I to jest twój problem. Twoja upadłość. Dlatego moje armie już zmierzają w kierunku twojej granicy. Upadłość to na przykład może ogłosić twoja spółka. Prawda? Albo twój kanał. Na przykład. A nie, kanał nie może ogłosić upadłości. Jak? Nie możesz powiedzieć, że upadłem i przerywam nagrywanie na YouTubie. A to mam wyłączyć nagrywanie teraz, tak? Nie, no do czego? Chyba, że chcesz mi dać swoje wyświetlenia, bo zauważyłem, że jak wrzucamy dwa różne odcinki, nagle wyświetlenia są jakby większe. No popatrz, ciekawe dlaczego. No. O, co to? Kozak Aggression. Teraz ja idę Litwę atakować. Idźcie. A ich nie kontroluję. Ja nie wiem, kim oni są. Ja nie mam żadnego pojęcia. Co to za ludzie? To takie stroje można kupić w każdym sklepie. O, jest jeszcze jedna dobra rzecz. Wejdź sobie na widok swojego kraju i teraz możesz sobie zobaczyć tak. Jak jesteś w pozycji government, klikasz sobie escape, nie wiem, kto na to wpadł i możesz zobaczyć sobie wszystkie modyfikatory w swoim kraju. Czemu escape? Nie wiem. Paradoks. Mordo! Co? Possible succession war. The ruler of Poland have died without leaving a direct heir. They will join a union with Lithuania unless we contest it. Są. If we contest it, it will create a succession war over Poland. Robimy wojnę sukcesyjną z Polską? Oczywiście, ja już tam wysłałem armię, że byłem pod kazaniem. Dawaj. Ale nie mam w ogóle tam wojska, ale musimy to zrobić. Walczymy możesz z Polską i Litwą, mordo. A możesz mnie zawołać? W ogóle? To jest dobre pytanie. Breaking Truce! Jak Breaking Truce, jak ich zaatakujesz, to Breaking Truce? Ty dostaniesz. Ja dostanę. Kurwa. Nie, poczekaj. Nie mogę dostać trzech stabilności. Nie możesz. No ja sam Polskę pojadę. A Litwę? A Polska ma jeszcze sojusz chyba. Czyli Polska-Litwa tylko walczy. Polska-Litwa. Sam ich pojedziesz? No ale co im zabierzesz tak naprawdę? Co kurwa, będę miał Unię personalną nad Polską. No chyba cię pojebało. No właśnie, tak. No chyba nie, bo wtedy moje armie będą musiały przejść do ciebie i będę bronił niepodległości Polski, bo nie taka była umowa. Ale na co ja poradzę, na takie się pojawiły okoliczności, ty? No nie ma mowy. Dlaczego? Właśnie na z pozycji Polski możemy klejmować całe imperium i za darmo wszystko zabierać. Ale ty mnie odetniesz całkowicie. Sprzedam ci prowincję potem, chyba żeby się korytarz. Zanim ty zaandektujesz Polskę, to minie 20 lat. No stary, ja to wezmę influencję i będzie po wszystkim. Nie ma mowy, jak zaakceptujesz to wezwanie... No już jestem w wojnie, ty! To jak będzie... Nie, to możesz mi zdać prowincję, co najwyżej. Ale nie wolno ci ustanowić Unii. Jeżeli ustanowisz Unię, to wypowiadam... No to Litwa będzie miała Unię z Polską, ty. No co z tego? I tak są w sojuszu. No kurwa, mam okazję, żeby mieć pierdolonego wielkiego wasala z Polski, a ty mówisz, że mam tego nie robić. Ale całkowicie od ekspansji. No nie, no ja sprzedam ci nie prowincję. Nie możesz sprzedać prowincji wasala. No kurwa, ale mordo, zjadasz i... No, kurwa, no nie mogę faktycznie. No to szybko ich zanektuję i potem jedziemy dalej, no. Szybko, jak to ci zamiesz 60 lat, nie wiem, musisz 10 lat czekać, 50 lat musisz. No dobra, no to zjesz te wszystkie, kurwa, Nogaje, Kazanie, Georgię. No kurwa, stary, jest okazja, żeby mieć wielką Polskę, kurwa, pod wasalem, no.
100 lat byś musiał musiałbym czekać, aż ty łaskawie zadektujesz te Polskę. Mordo, jest okazja mieć, kurwa, pierdolony... Ci, jeżeli wybaczy tylko Unię, że jest ona z tobą w Unii, wypowiadam. Ale to wiesz, że ją przegrasz. No to może i przegram, ale nie pozwolę ci mieć Unię z Polską. No kurde, nie taka była umowa, co się do mnie Gdańsk. No ja wiem, że była... Poczekaj, przede wszystkim zobaczę, co ja muszę zrobić, żeby ja miał w ogóle z nimi Unię. 60 warscora. I musiałbyś ten dać. No to możesz po prostu zabrać im prowincję i tyle. Oni tak i tak będą w sojuszu, znaczy byliby w sojuszu, więc to za różnica, czy będą mieli Unię, czy nie. Na tyle lepiej, że nie mają Unii, bo nie mają żadnych sojuszników. No to jest chujowe, niedźwiedź, tak no. Się nie robi. No to nagle dostałeś, patrz jak ona wygląda, patrz jak ta Polska wygląda. To jest idealne odcięcie mnie od wszystkiego, co jest na zachód. Ja musiałbym walczyć z tymi murzami przez resztę gry. Przez wzoganiami, Gruzją, Krymem. No ale niedźwiedź, kurwa, dostajesz taką okazję raz w życiu. Nigdy w życiu nie miałem Succession War'a. Nie mam mowy, znaczy możesz sobie walczyć w tej wojnie, tylko no, ja bym na tym miejscu zabrał prowincję, które chcesz i bym się wycofał. Ale po co zabierasz prowincję, ja mi wtedy skoczy koalicja tylko. Co? No przecież no, ja mam z nimi taki agresywny ekspansję, że mi koalicję wykurwi taką, że się ze śmiechu nie pozbieram. Z Polską! Ale Polska ci nie wejdzie w koalicję bez Unii. To Litwa wejdzie. I wszystkie inne kraje, chcę teraz zaraz Danię zjeść. Ale Litwa nie wejdzie, bo się boi. Bo jak ona by weszła, to co? Nie, tak wiesz, no kurwa, to jest okazja po prostu jedna w życiu, a ty po prostu będziesz mówił, no to przez Polskę będziemy atakować, to się wykarmi Polskę, ja kurwa, wasalami. Ale no, Polskę wasalami. A dobrze, to gdzie ja mam, kurwa, teraz mieć ekspansję według ciebie? Powiedz mi, gdzie mam teraz mieć ekspansję, no, bo ty musisz mieć ekspansję, a gdzie ja mam mieć? A, no w cesarstwo, ty masz iść w cesarstwo, Szkocję, ja ci miałem pomagać w tym... No właśnie, kurwa, widzę, jak mi pomagasz z Danią. No, rzeczywiście potrzebujesz mojej pomocy. Dobrze, niedźwiedź, kurwa, co ja mam potem dalej robić, atakować se Pomeranie, kurwa, mać? No, a proszę bardzo, weźmiesz Polskę i co będziesz robił? Atakował Otomanów? Nie, nie wiem, z Polską na przykład już ci powiem, jakie mam, kurwa, klejmy od Polski, ty. Na Bohemię, na Hungary, na Otomanów, na... Ale to i tak byś musiał walczyć Pomeranie? No kurwa, ale mamy Polskę wtedy po swojej stronie, czy ty kleisz to? A tak mogę mieć Polskę w swoim kraju, kurwa, jebany, zanim ty obejrzysz w swoim kraju, to minie 1000 lat, a ja mogę mieć kraj, kurwa, który przez ten czas będzie miał pierdolone 300 developmentu, kurwa, mogę wziąć. Wojna to nie będzie Litwy i nie będzie pół Polski. Mordo, mogę mieć, kurwa, kraj, który ma 300 developmentu, ja obecnie mam 400 developmentu. Development mam okazję, żeby mi skoczył dwukrotnie, kurwa, w górę, a ty mówisz, nie rób tego. Że 20 tysięcy. No, kurwa, boli cię? No, ale to jest połowa mojej armii, ty. No to cholera, ale to nie jest połowa mojej armii, ja będę miał 100 tysięcy, no to będzie nic. No jeszcze nie masz 100 tysięcy. Ale to jest 536. Ale ja mam obecnie force limit na poziomie 108 tysięcy. No dobrze, no to czemu nie masz 108 tysięcy wojska? No bo czeka na Membara się zegeneruje. No a kurwa, że... a ja nie mam, no i muszę sobie jakoś radzić i kurwa Polska pod Unią Personalną no to jest najlepsza rzecz świata. Nie, to jest właśnie ten koop, wiesz, na ten ale kolega. Ale po co wtedy jesteś potrzebny mi, jeżeli ja mam Polskę? No, bo ty Polski miał nie będziesz, bo ci na to nie pozwolę. Ale jak mi na to nie pozwolisz? Co, wojny mi powiesz? Nawet gdybyś czysto teoretycznie teraz zerwał ze mną sojusz, to zostaje ci jeszcze Royal Marriage. Okej, nawet założenie, że umrze mi król, spadnie Royal Marriage, spoko. Masz 10 lat, zanim będziesz mógł wypowiedzieć wojnę. Do tego czasu mam zregenerowane wojsko, mam sojusznika Polskę. Nie masz żadnych szans, żeby tej wojny wygrać wtedy ze mną. Się zdziwisz. No, się kurwa zdziwię, spoko. Wypowiedz mi wojnę, mam sojusz tak samo z Austrią. A co ja będę miał robić, jak umawialiśmy się, że dobra, że Polska tutaj spoko, okej. Okay. Nie już ci mówię, co masz do robienia. Krima, no. Georgia, Nogaj, Kazań, Uzbek. No nie wiem, tak no, tylko i rzucam. I co mam z nimi, co z tym murzynów podbijać no i kurwa, co? Na przykład. Co ja z tego będę miał? Z tych nie wiem, development może? No, rzecz one developmentu. Jeden pace tak, 6-5 developmentu. O, tutaj 9 developmentu. O, 8, o. No, przepraszam, a ile ty masz więcej w Polsce? No właśnie mam więcej, Kraków. Kurwa, jest okazja. 17. Ja po prostu ci nie rozumiem. Mamy okazję, kurwa, jeżeli chcemy zdobyć Europę, mamy okazję pierdolony 300 developmentu łyknąć w jednej wojnie. A ty teraz mówisz, nie, bo ja nie będę mógł wtedy zdobyć. Zastanów się teraz przez sekundę, co ty właśnie powiedziałeś. Jest okazja w jednej wojnie chapnąć 300 pierdolonego developmentu. Ale ja będę odcięty od możliwości uderzenia ci tam dalej w kierunku cesarstwa. Ale po co wtedy? No bo, nie wiem, może żebym ja też coś robił, żebym nie stał w miejscu. Właśnie, teraz to cię boli, że ty nie masz co do roboty. No a co będę robił? No kurwa, zdobywał wszystkie inne kraje świata i się umacniał. Nie mogę ich... No jakie wszystkie inne kraje świata? No kurwa, Krym, Nogaj, Georgia, Kazań, Uzbek. To w tym czasie ja zdążę zaanektować Polskę i jedziemy dalej. Ja nie zjem. Słucham? Kazań i Nogaj mogę zjeść od teraz w jednej wojnie. Ni chuja nie uwierzę ci, że możesz zjeść. Nogaj nie zjesz w jednej wojnie, no nie ma chuja. Mogę całe zwasalizować. Mogę go dobrze, kurwa, to akurat mi więcej tyle zajmie, koło 80-100 lat. No ja pierdolę, ty, co ty się spinasz? Jest 300 developmentów, kurwa, na talerzu do wzięcia. A ty mówisz, że nie, bo ty nie wiesz, o co robić. Nie zajmie 100 lat, bo w pewnym momencie ja przy granicy z Otomanami tam na południu... No to wtedy możemy cisnąć i Otomanów, kurwa, niedźwiedź, no. No. To będę musiał właśnie walczyć tylko i wyłącznie z Otomanami, a plan był taki, żebym ja mógł przejść przez Polskę, Węgry... No ale, stary, ja rozumiem, że był plan, ale planowałeś, że będę miał, kurwa, Succession Crisis i będę mógł zdobyć całą Polskę?
No, ale powiedz mi, czy w okazji, gdybyś ty dostał teraz, dobrze, to teraz czysto teoretycznie, ty dostajesz ten kryzys, to co robimy? Jak jestem Rosją? Tak. Jak jestem Rosją, jak ja dostaję ten... Dostałbyś teraz ten, to samo wydarzenie, co ja teraz ty byś dostał. To wtedy byłoby okej, bo ty byś miał mógł pić Polskę, nie, tak? Nie. To wtedy ja bym zabrałbym dla siebie Mołdawię, bo mnie tutaj to interesuje, i tobie dałbym z dwie prowincje, bym miał bo trzy. Zależy od tego twojej koalicji. Nie mógłbyś mi dać prowincji, bo wtedy nie mógłbyś mnie zawołać do wojny tak samo jak ja, bo jest Breaking Truth. No to wtedy bym po prostu zabrał dla siebie prowincję i tyle. No bo umawialiśmy się, że twój jest handel bałtycki, a moja jest tutaj. Ale ja ci chętnie to kurwa wszystko potem posprzedaję. Ale ty tego nie posprzedajesz na przestrzeni 100 lat. No kurwa, ale stary, jest 300 developmentu na pierdolonym talerzu do wzięcia. Ale to jest 100 lat! To jest 100 lat, to raz i dwa, każda... Czemu to jest kurwa jeszcze pierwszy odcinek przy dzisiejszej sesji nagraniowej? Tak to jeszcze moglibyśmy ludzi o coś zapytać. A teraz nawet jak ich zapytamy, to będzie bez znaczenia, bo i tak musimy zaraz kurwa usiąść i nagrać następny odcinek. No ale ja ci tylko mówię, no jak ty weźmiesz Unię z Polską, to jestem... Możesz się brać, dobrze, tylko wtedy u mnie na moich odcinkach kompletnie nic się nie będzie działo, bo ja tutaj będę walczył z murzynami, to będzie taka wojna z cyklu idę i masakruję. Oni nie mają technologii, jestem western teraz. Oni nie mają technologii, żeby to walczyć. Tylko otomani są teraz do mnie wyzwaniem. No to tym bardziej możesz kurwa zacząć szybciej cisnąć otomanów, ja pierdolę. Ale co ja z tego... Niedźwiedź, zresztą z punktu widzenia, nie wiem, sojuszu, jakim gramy na przykład, mamy kurwa ogarnąć jakąś tą Europę i zdobyć jak najwięcej. Mam okazję zdobyć w jednej wojnie pierdolone 300 developmentów i pozbawić jeden pierdolony kraj, który by nas koalicjował przez cały świat. W ten sposób, to ja mógłbym ci powiedzieć, wojna i zjeść twój kraj na samym początku gry, bo teoretycznie Rosja... Nie, to jest złe myślenie, bo jeżeli wyjściem początkowym były dwa kraje, które mają zdobyć Europę, tak? Takie było początkowe myślenie. Jeżeli jeden z krajów ma okazję pierdolnąć kurwa jebane casus belli na cały kraj, no to kurwa się to bierze. No to dobra, to powiesz tak, to ty dostaniesz Unię z Polską, ale sprzedasz mi Gdańsk oraz wszystkie prowincje, które znajdują się na północy. Ale dlaczego miałbym to zrobić? A dlaczego nie? Ale to jaki jest tym sens? Wytłumacz mi z punktu widzenia strategicznego, jaki to ma sens? Pomorze, będę mógł sobie pójść łodzić w Pomorze. To możesz tak czy siak, masz Corin Coast, możesz zaatakować Pomorze, żaden problem. No, masz Corin Range, z zupełności od Permu. Od Pernowa i Mitał. Nie mogę na nich casus belli zrobić. Spoko, mogę ci wypowiedzieć tę wojnę, ja to mogę zrobić i przekazać ci te prowincje. Jeżeli tylko chcesz. I gdzie się ty się dalej będziesz rozwijał? Spoko, pójdę sobie Węgry w Otomanów, luzik. No i właśnie, no i po co takie coś robić? No nie, ja pierdolę. Mam okazję pierdolnąć 300 developmentów w jednej kurwa prostej wojnie. Ale sam mówisz, że to 300 developmentów nie będzie twoje, bo mi odsprzedasz prowincję. No dobrze, potem się odsprzedam, to jest 300, no to kurwa, po to się gra w sojuszu, żeby kurwa ogarniać teraz ten sojusz. Jeżeli możemy zdobyć 300 developmentów na pół w jednej pierdolonej wojnie, to się to kurwa bierze. No nie, bo nie taka była umowa. Ale skąd mogłem przewidzieć umowę, jak musimy dostosować umowę do warunków? Jeżeli warunki są teraz takie, czy ktoś z nas mógł to przewidzieć? Ale ja się ci tłumaczę. Nawet jeżeli będziesz miał wasala Polskę, to 300 zł to nie będzie twoje, tylko ich. To oni będą mieli tam, nie wiem, 20 tysięcy żołnierzy. Okej, spoko. Będę dostawał 150 tysięcy, będę dostawał ze 150 developmentów podatki. Spoko, bo zrobię sobie armię nad ponad Force Limit. No i dobra, ale ty zanim to aktujesz, zanim to będzie twoje. No dobra, to będzie 600 rok. Może być nawet 120, 120 lat, nie wiadomo. Zależy od tego, ile oni tak naprawdę rozwiną tak, bo mogą to boostować mimo wszystko, tak? Spoko, nadal. To pierwsze co wezmę teraz to Influence Idea. No i mam 20% taniej wszystko. No dobra, no i anektujesz ich tam, nie wiem, no mija, załóżmy w najbardziej optymistycznym prognostyku, mija 70 lat gry. No. 70 lat gry. Przez 70 lat, mam 70 lat, żeby podbić Nogaj, Kazan i Gruzję. To jest 70 lat. No i kurwa, masz Otomanów? Co Otomanów? Do bicia? Czy zdajesz sobie sprawę, że tam wszędzie jest kultura sunni, zanim to będą się na wrazie, ja będę miał buntowników, to jest po prostu hardcore totalny. Ja nie rozumiem, kurwa, jest pierdolona do najbliższej okazji. Dobra, chuj. Zakończymy teraz tutaj odcinek. Jeszcze się pokłócimy poza kamerą, moi drodzy. Chciałbym was zapytać, co o tym sądzicie, ale wiem, nie chcę okłamywać, że jedziemy w sesji nagrajowej, będziemy jeszcze nagrywać następny. Tak czy siak, to może napiszcie w komentarzu, jak myślicie, co się wydarzy i tak dalej. Możecie się popolemizować o tym, albo ewentualnie porównać się z naszymi taki, argumentami. Po prostu, no w tym momencie u ciebie będzie się coś działo, bo ty miał Polskę, będziesz mógł sobie atakować te znaczy, coś bez mojej pomocy. Chuj się będzie działo, bo ja będę musiał teraz czekać, bo dostanę jeszcze aggressive expansion od tego. No. Ale jest okazja na kurwa 300 jebane developmentu do łyknięcia. Może nie na teraz, ale kurwa w niedalekiej okoliczności przyszłości. Tylko wtedy u ciebie na odcinku będzie się to działo, bo ty będziesz mógł w ten moment w tego w Polskę. Mając Polskę po swojej stronie i Szwecję, tak naprawdę mnie już nie potrzebujesz, ty już sam uderzysz wtedy w cesarstwo, tak naprawdę. Tam już Austria ci niewiele zrobi, no będziesz miał Polskę po swojej stronie. Ewentualnie nawet jeżeli masz sojusz z Austrią, to zawołasz takie śmieszne wojny. Nie, jeszcze zerwaliśmy to sojusz z Austrią, pamiętam już. No to tak czy jak, no i tak czy siak uderzysz na ten z Polską, no dasz radę z twoją technologią, z twoimi ideami. I tam uderzysz, będziesz się rozwijał w cesarstwie, będziesz miał jakieś fajne wojny, do których ewentualnie będziesz mnie wołał, więc ja będę takim wsparciem, podczas gdy ja na moich odcinkach będę walczył z Nogajem i Kazaniem. No jak to brzmi? No Kazań i Nogaj ci mówię, to mogę ich w jednej wojnie zjeść, bo ja Krymem zjadłem Nogaj. A nie, a z drugiej strony,
Dociskamy szybciutko wtedy Litwę, anektujesz Charków i przekurwiasz się przez Otomanów, przez Węgry i tak dalej, tamtędy wchodzisz do Europy. Potem jak tylko skończę aneksję, sprzedaję ci górną, południową część Polski, a ja idę od północnej strony w cesarstwo. I tak będziemy musieli jakoś ten agresyw ekspresji nie obrać. Co południową część Polski? Co rozumiem przez południową część Polski? No zapewne gdzieś tam na granicy Lublin-Warszawa wszystko ci będę pewnie sprzedawał w dół, bo po co mi to wszystko potem? No czy tak byliśmy ustawieni, tak? No, byliśmy ustawieni chyba na handel bałtycki, z tego co pamiętam. Dobrze, kurwa, opierdoliśmy ci 300 developmentów handlu, tak? No, nie wiem, jaki masz kap prestiżu. Dobra, inaczej, będziemy się jeszcze o tym kłócili poza odcinkiem w takim razie. Napiszcie, inaczej, może dyskusja w takim razie. Jak sądzicie, czyje argumenty są w takim razie sensowniejsze w tej okoliczności? Tutaj chodzi bardziej o honor. Właśnie, bo nie dziwić, ja właśnie czuję, że ty nie patrzysz na to strategicznie, tylko patrzysz na to z pozycji mojego penisa, wiesz? Nie ma mojego penisa, tylko tak. Chodzi o honor, wiesz, że... Ja umawialiśmy się w początku, że mam cię oddać Gdańsk, bo ja nie przewidziałem, spoko, że no, tak Western, stary, no właśnie, ale, tak samo ja nie mogłem przewidzieć, ale że się udało, zajebiście, spoko, zrobiliśmy to, kurwa, wyjebany ja w chuj. Ja teraz oddałem ten Gdańsk, a mogłem go zatrzymać. No okej, spoko, to ja ci mówię, pojawia się okazja zdobyć Polski, kurwa, zdobywamy ją, potem ci oddaję całe południe, kurwa, co to za problem? Bo mi nie oddasz tego południa w przeciągu 150 lat. No to kurwa, oddam ci jak najszybciej, ja pierdolę, a spodziewałeś się, że będziesz mógł zdobyć Gdańsk w 1500 roku? Będę miał 10 albo 15 odcinków, w których będę walczył z murzynami. Nie pierdol, nie wiesz, że to tak nie będzie wyglądało. No jak nie? Jak dobrze, to już możemy, to już jeszcze pogadamy poza odcinkiem w takim razie, a wy jakby przemyślcie, jak sądzicie, które argumenty są zasadnicze albo inaczej, jak wy byście postąpili, gdybyście grali w takiej sytuacji z kumplem i tyle, co? To ty kumple na miejscu Rosji, pewnie ten drugi kumpel powiedziałby ci wojnę. Nie to... wypowiedziałby mi wojny, bo obecne mechaniki tego zabraniają, niedźwiedź. 10 lat by się poczekał i by ci mu powiedział. No dobrze, i by przegrał tę wojnę. No tego nie wiesz. No wiem, bo masz zero manpowera. Nawet przy przyroście manpowera dojdziesz do... Już zero nie mam. Dobrze, nie wiesz. Nawet mogę to policzyć. Okej, spoko. Już wypowiadasz mi teoretycznie wojnę. Dobrze, tego na razie na papierze to zrobimy, dobra? Wypowiadasz mi wojnę. Jesteś Rosją, w obecnym masz 63 tysiące wojska, jesteś na moim teku, tak? Okej. Masz 63 tysiące wojska, 108 force limitu, 30 tysięcy manpowera. Okej, faktycznie. Możesz ze mną wygrać, ale do tego wszystkiego masz jeszcze 11 tek militarny i offensive tylko. Ja mam defensive. No. Z moimi generałami, z moim 50 Army Tradition. Ja też mam teraz dobrego generała. No dobrze, ja mam Army Tradition i mam 20% Infantry Compatibility. Dostaję w bonusie 20-30 tysięcy wojska polskiego. Nawet gdybyś się pozadłużał, to i tak będzie bardzo napięte. Poza tym, jeżeli ty mi wypadasz wojnę, to wchodzi do wojny Anglia i Brandenburgia. No a z jakim sojuszem zbierzesz 10 fejworów w tym czasie, żeby wypowiedzieć mi wojnę? W ciągu 10 lat? Z każdym. Nie ma chuja. Co 3 lata będziesz dostawał jeden fejwor. No, chyba, że dam sojusz Austrii. Którą masz, zerwałeś sojusz i ma, nie ma z tobą trasta. Ona właśnie teraz patrzy, ma offer alliance, ona się zgodzi. Dobrze, a ile masz z nią trasta? No, jeszcze nie mam z nią sojuszu, ale jakbym dał... Nie, ale masz trust. Gdzie mam trust? Nad favorsami. No, sprawdzę. Show diplomatic. Trust 31. No właśnie, więc nie dostałobyś prawie w ogóle favorów od nich. No ale co z tej różnicy, ale jakby mnie zaatakował, no to ona by mnie... A ja nie planowałbym cię nawet zaatakować. A jak ty byś zaatakował... Ale nawet nie planowałbym cię zaatakować. A jak ty byś zaatakował cesarstwo, to Austria wezwałaby mnie do wojny, ja bym odpowiedział. Spoko, zaczekałbym do aneksji. Zaczekałbym tylko do aneksji Polski. Dopiero wtedy bym atakował. Ale wiesz, że oni w końcu by powiedzieli komuś wojnę. No dobrze, na pewno nie mi. No na pewno nie mi, jedźwiedź. No to z czasem pewnie jakby musiał już... Dobrze, nadal. To nadal odciągasz możliwość w czasie, że coś może w niedalekiej przyszłości by się wydarzyło. Tłumaczę ci, że jest okazja, kurwa, zdobyć 300 dolarów. Dobra, okej. Okay. Kończmy tą dyskusję, bo gdzie wiesz, że 10 minut się o to kłócimy już? 33 minuty. No, to zrobiliśmy ludziom odcinek naszej kłótni. Dobra, napiszcie, co sądzicie w tym aspekcie. My będziemy się jeszcze pewnie teraz kłócili poza kamerą i w następnym odcinku, czyli już jutro zachęcamy oczywiście do sprawdzenia. Zobaczycie, co wyszło z naszej kłótni w takim razie. Ja bym inaczej, byście wy ze mną był niedźwiedź. Na razie. A to był Europa Universalis 4. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.